Siemanko, pokażę Wam nowy sposób na zrobienie sobie pustych tablic, no nie iFruitowskich, po prostu pustych tablic, bez żadnych napisów, bez żadnych pierdół. To jest glitch zwłaszcza dla osób, które tych tablic nie mogą założyć, bo mają zablokowanego iFruita, nie działa im, albo mają limit sprzedaży tam 3 auta, 5 aut, czy tam ileś tych aut i przez to mają zablokowane tablice, bo nie mówię tu o tych, co mają limit jedno auto, to już jest tragedia, to oni niech sobie w ogóle darują to. Tak, potrzebuję mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów puste, dlatego ja tu wstawiłem auto z ulicy, wyjechałem nim, zniszczyłem, żeby mobilne było puste. Gdyby tam jakieś było auto i przy kopiowaniu potwierdzilibyśmy zamianę pojazdów, po wyjechaniu z mobilnego dostalibyśmy tablicę z tego auta, które było w mobilnym. Dlatego mówię, mobilne musi być puste. Wczoraj się trochę tym glitchem bawiłem. Napisałem tam, patronik mi pisał, czy mam czyste IC. Ziomeczek biały też chciał czyste IC. No pobawiłem się trochę. Odpisałem mu, że tam znalazłem sposób na puste blachy, ale musi je ode mnie odebrać przez kopiowanie od znajomych, bo auto mi się nie zapisuje. Dzisiaj po robocie stwierdziłem, że jednak jest to auto z pustymi blachami. Teraz tak, na straty. Na straty też potrzebujemy auto z ulicy. Tylko że wyjeżdżamy obojętnie z jakiego garażu autem z ulicy. I tego auta nie odsyłamy, tylko zwyczajnie je niszczymy. Tak jak się to robi przy obecnym kopiowaniu, które teraz pokazywałem ostatnio, które jest też dobrze pokazane u Bucha. Że bierzemy na stratę auto z ulicy, wyjeżdżamy nim na zewnątrz, nieważne czy to z warsztatu, czy z areny, czy z agencji, czy z zwykłego garażu. Po prostu wyjeżdżamy na zewnątrz i nie klikamy zwróć, tylko je niszczymy. Teraz wzywamy sobie auto, które chcemy skopiować. No najlepiej jest to IC, nie? Bo IC właśnie chodzi tu, żeby mieć puste blachy na aucie, które chcemy sobie kopiować, żeby tam zarabiać na nim. Czyli IC Shock. No i tak jak mówię, to jest dla limiciarzy, którzy nie mogą założyć swoich tablic iFruitowskich. Lub dla tych, którzy nie zdążyli założyć, a już nie mogą, bo im iFruit nie działa. Ale jak wymaga glitch kopiowania na tablicach iFruitowskich, to jak najbardziej mogą użyć wtedy tego auta z pustymi tablicami. Teraz tak, wjeżdżamy do kogoś, do warsztatu, ale ta osoba, do której wjeżdżamy, musi być w środku. I tu albo klikamy napraw pojazd, jeżeli nie ma napraw pojazd, to zmieniamy w aucie cokolwiek. Zmieniamy cokolwiek i zwyczajnie opuszczamy warsztat i dostajemy puste tablice. Tu akurat zakręciłem kamerą, ale będzie widać, że z moich SHLS 1986 wskoczyły mi puste tablice. O, było widać. Teraz wjeżdżamy do mobilnego, zapisać kopię. I co tu się dzieje? Auto nam się nie pokazuje. I tak samo dlatego napisałem wczoraj tam do białego, że znalazłem sposób na puste blachy, ale musi je odebrać przez kopiowanie od znajomych. Jednak dzisiaj po pracy włączyłem grę, okazało się, że mam tą kopię IC i jest ona nadal na pustych tablicach. Jeżeli by was zamroziło w mobilnym, to wchodzicie w zestaw kryminalisty, wychodzicie, was odmrozi, wychodzicie na zewnątrz, no i co tu się dzieje? W mobilnym było widać, auto mi znikło, wchodzę w interakcję, duże pojazdy mobilne, sprowadź pojazd osobisty, nie przechowuję żadnego pojazdu. No to wyłączamy grę, włączamy ją od nowa i w naszym mobilnym centrum operacyjnym jest auto nasze, świeżo skopiowane, z pustymi tablicami. No pustymi, no nie iFruitowskie, nie tam jakieś randomowe, no po prostu puste. Co się śmiejesz? Że jest nowy sposób, chyba że tam kiedyś Ashix coś pokazywał, jeżeli kogoś tam zamrozi, też może kliknąć pauzę i do kogoś dołączyć do
innej sesji, tam przez jakieś ekipy, coś pamiętam to było. I chyba po zmianie sesji też by wam się pojawiło to auto. To też możecie w taki sposób spróbować. No ja tu po prostu zamknąłem grę, no bo wczoraj to robiłem. Kombinowałem. No mówię, auto mi znikło w mobilce, no to jedynie przez kopiowanie od znajomych by musiał je tam ktoś ode mnie odebrać. Jednak dzisiaj, mówię, wczoraj zamknąłem tą grę, dzisiaj włączam po robocie. Jest easy, jest na pusty, dlatego postanowiłem wam to nagrać. Tylko tak jak mówię, to jest dla osób, które nie mogą założyć swoich tablic iFruitowskich. A będzie także kopiowanie wymagał na tablic iFruitowskich, to na takich właśnie pustych jak najbardziej może sobie robić kopiowanie. Bo każda kopia jest pusta, pusta, pusta. I jeżeli sprzedaje je z głową, to nie dostanie limitu. Ja tu tylko wjadę jeszcze do mechanika pokazać. Ja mam swoje wszystkie tablice iFruitowskie, nawet mam swoje iFruitowskie puste, ale nie są w ogóle założone. Tu nowe tablice Crazy Żul czekają na swoją okazję. Jebać pis, takie tam inne pierdoły, ale tu pokazuję hashtag. Moja pusta iFruitowska, ale to jest moja iFruitowska. Jeżeli ja bym na tych wam dał skopiować, wjebalibyście na ten limit sprzedaży, bo sprzedalibyście na moich iFruitowskich pustych. A jeżeli zrobicie tą metodą, którą tutaj wam pokazałem, to macie swoje czyste tablice bezpieczne, że tak powiem. Wtedy, jeżeli, tak jak mówię, glitch by wymagał kopiowania na tablicach iFruitowskich, wtedy możecie używać takiej kopii z czystymi. To są czyste 100% tablice, których można jak najbardziej używać. Kto chce, niech korzysta. Pozdrawiam. Elo.